Siema, siema, Tajtory, witajcie w kolejnym odcieczku dzisiaj, bo wcześniej już był odcieczek, tylko że na moim głównym kanale. Jak ktoś go jeszcze nie widział, to wpadajcie na mój główny kanał. A w tym filmiku porozmawiamy sobie o tym, kiedy dokładnie będzie update, w jaki dzień. Nieraz już obstawiałem i nieraz już się udawało trafiać, no nieraz też nie udawało mi się trafić, aczkolwiek więcej było tych razy, gdzie się udało. Więc mam nadzieję, że przy dzisiejszym obstawieniu też się uda. Od razu mówię, że jak wiemy tutaj 2000 lajkaczy, to jutro wlatuje kolejny odcinek związany z nowym update'em i powiem wam w nim tajemnice i rzeczy, o których nie mówili w Brawl Talku, więc myślę, że dosyć ciekawa sprawa, dlatego no koniecznie tutaj lajkujcie. Oprócz tego subskrybujcie też ten kanał, mordeczki, i ten, i mój drugi, no obydwa warto subskrybować i być na bieżąco, bo tutaj bardzo często macie fajne odcineczki z Brawla. A jak chcecie, żebym przypiął wam serducho, to napiszcie, kiedy waszym zdaniem wyjdzie już aktualizacja, kiedy będziemy mogli zaktualizować Brawla. Ja podam wam standardowo trzy propozycje, powiem, która z nich jest najbardziej prawdopodobna i dlaczego, więc myślę, że warto po prostu oglądać ten odcinek od początku do końca. No ale dobra, nie będę już przedłużał tego wstępu, wbijać jeszcze tylko na mojego Instagrama Toryty, bo każdy, kto mnie tam zaobserwuje, dostanie ode mnie lajka pod jakimś swoim zdjęciem na Instagramie. Więc myślę, że spoczko sprawa, a ja już nie przedłużam, no i startujemy. A więc dobra, od czego by tutaj zacząć? Kurczę, może zacznijmy od tego, że jakiś czas temu właśnie twórcy mieli taką wiadomość na Twitterze i odpowiadali, że Brawl Talk będzie szybciej niż nam się wydaje i że aktualizacja będzie szybciej niż nam się wydaje. Dlatego po prostu mi się wydaje, że oni nie będą długo czekali z tym update'em, że zaraz go wypuszczą. Co najciekawsze, Brawl Talk mega dobrze się przyjął. Z tego co wiem, to był rekord właśnie pod Brawl Talkiem, ten co był teraz. Milion osób go obejrzało ponad na początku, więc to naprawdę jest spory rekord i gratulacje za to. No i twórcy widzą, że już jest hype, no to nie będą musieli jakoś bardziej promować tego update'u, tylko szybciej po prostu wypuszczą aktualizację. No i mi się wydaje, że tutaj właśnie tak to powinno wyglądać. Podaj mi piłkę, gościu, bo chcę strzelić gola. No i patrzcie, no i nie, no. Nie strzeli tego, a jednak strzeli, mamy winka. No ale dobra, idąc tym tokiem myślenia, pierwsza propozycja, którą chcę wam tutaj dać, to oczywiście jest poniedziałeczek, ten poniedziałek. Dokładnie jest to właśnie tutaj 8. Będzie to 8 marca, no i kurczę, mi to wygląda szczerze mega prawdopodobnie, że od razu w poniedziałeczek mogą już wypuścić aktualizację. No dzisiaj nam jeszcze nie dadzą, to raczej wiadomo. No a myślę, że poniedziałek jak najbardziej by się już nadał, gdyż właśnie dużo zależy od tego, czy jutro wyjdą jakieś sneak peeki od twórców współpracujących z Supercellem. Jeśli takie będą, to myślę, że praktycznie mega prawdopodobne jest to, że w poniedziałeczek już ujrzymy update. Co prawda, zawsze było tak, że były 3 sneak peeki czy coś takiego, ale w ostatnich update'ach już się tego nie stosowali, nawet nieraz dawali update'y, gdzie jeszcze nie było żadnych z nich pików. Nieraz też jeszcze dawali takie, gdzie był tylko jeden z nich pik, nieraz gdzie były dwa, więc na to nie ma co patrzeć, ile jest z nich pików. Update jak ma być, to po prostu będzie. Twórcy sobie wcześniej ustalają datę, w jaką chcą go wypuścić. No i tutaj tak jak mówię, myślę, że bez problemu może być ten poniedziałek 8, no bo już mega fajnie jest wypromowany ten update, mega dużo osób to widziało, więc po co więcej to przedłużać, po prostu jak teraz tyle osób czeka i tyle osób widziało ten Brawl Talk, to trzeba go wypuszczać i dawać te zmianki w grze, żeby ludzie sobie mogli popykać. Więc no, to jest taka pierwsza opcja, ja no naprawdę jestem, myślę, że dosyć przekonany do niej. Szczerze, podam wam trzy propozycje i ta jest chyba taka albo najbardziej prawdopodobna, albo druga najbardziej prawdopodobna, bo taka najbardziej prawdopodobna moim zdaniem to będzie wtorek. Jednak jest też opcja, że ten właśnie poniedziałek to będzie coś tam za szybko, że twórcy coś się z czymś nie wyrobią czy coś. Dlatego myślę, że wtorek też może tutaj wchodzić w grze, Oczywiście tutaj te dwa dni wydaje mi się, że po prostu są najbardziej prawdopodobne. Albo poniedziałek 8, albo wtorek 9. Jak wtedy nie będzie, to wtedy już powiem wam szczerze, że może być naprawdę mega dziwnie. Ale wtorek moim zdaniem byłby w ogóle taki idealny. Lepiej by się nadał, gdyż trochę by się odczekało. No ale to kurczę, ja bym chciał iść na to jakimś wzorem, tutaj dawać wam jakiś wzór tego, dlaczego tak odpowiadam. Ale problemy są różnie, raz są po jednym dniu, raz są po dwóch, raz trzeba nawet tydzień czekać, tak było. Ale myślę, że tutaj tak jak mówiłem, wypuszczą go szybko. No i wtoreczek jest tutaj najbardziej prawdopodobny moim zdaniem, choć też poniedziałek jest bardzo prawdopodobny, co nie? Tak to się prezentuje, w ogóle w dzień jak ja to nagrywam, to jest Fame MMA, jestem ciekawy jak będzie. Ale mniejsza o to. Wróćmy jeszcze do trzeciej propozycji, no bo mamy dwie. Jestem poniedziałek i wtorek, to jaka będzie trzecia? No i kurde, tutaj długo się zastanawiałem, czy wybrać środę czy czwartek. No bo z jednej strony, jak ma być długo, no to właśnie będzie długo i wtedy może być ten czwartek. Ale jednak środa to wydaje mi się, że jest taki najpóźniejszy dzień, do którego ten update powinien wyjść. Po środzie już po prostu nie będą, raczej go nie powinni wypuszczać. Do środy maksymalnie, a i tak myślę, że będzie wcześniej niż środa. Tak mi się po prostu wydaje, czy to się sprawdzi, tego nie wiem, zobaczymy. To jest tak jak wam mówiłem, mordeczki, tylko i wyłącznie tutaj no moje przewidywania, co nie? Każdy może mieć inne zdanie, każdy może to inaczej
raczej właśnie myśleć, ale mi się wydaje, że to jest najbardziej prawdopodobne. No i zobaczymy, jak to będzie, więc wypiszcie w komentarzu wasze propozycje, z chęcią je przeczytam. Dziękuję każdemu z całego serduszka za wytrwanie do końca tego filmu. Zostawiajcie łapę w górę, subika, wbijacie moje wszystkie social media. No i jak dobijemy tutaj 20 lajkaczy, to jutro wlatuje kolejny odcineczek związany w sumie z update'em, więc no. Polecam, a ja się z wami żegnam, widzimy się w następnych filmach. Siemanko wszystkim, cześć!